Cześć! W dzisiejszym filmiku powiem Ci trochę o tym, jakie są skutki anoreksji. Ostatnio opowiadałam Ci o hospitalizacji, o przyczynach, także teraz opowiem Ci, jak to było po szpitalu, jakie konsekwencje się za mną pociągnęły, ale poruszę też kilka innych kwestii. Ok, więc zaczynajmy. Na początku filmiku widziałeś zdjęcie pani Izabel Caro. Jest ona dosyć popularna w mediach, dlatego być może wiele osób zarzuci mi, że posługuje się jej wizerunkiem, bo jest oklepany, bo jest znany. Nie, pani Izabel Caro ma dla mnie szczególne znaczenie. Już jako młoda dziewczynka, mała dziewczynka, miałam chyba 10 lat, byłam na urodzinach. Jadłam tam pizzę z koleżankami, śmiałam się i było super. I w pewnym momencie ktoś dorosły przyniósł gazetę. Zobaczyłam tam postać pani Izabel Caro. I wtedy tak jakby do mojego umysłu doszedł pierwszy sygnał, że okej, ona jest taka chuda, więc na pewno jest wyjątkowa. Zobaczyłam w niej coś fascynującego i między innymi to przyczyniło się do tego, że poszłam w tą, a nie inną stronę. Tak więc chciałabym Ci opowiedzieć troszeczkę o tym, jak to jest z tymi konsekwencjami anoreksji. Wiesz, są różne zaburzenia psychiczne, jak i fizyczne, z którymi należy zmagać się latami. Zacznę od tych psychicznych. Po pierwsze, jesteś odizolowany od otoczenia. Boisz się, że ktoś cały czas będzie uważam Cię za niedoskonałą. Podczas choroby oddalasz się od innych, bo myślisz, że oni będą chcieli wcisnąć w Ciebie jedzenie lub też czujesz się zbyt niedoskonała, przez co unikasz tak jakby kontaktu. I po anoreksji też, wiesz, jeszcze masz taką klatkę, taką blokadę, w której stoisz, bo boisz się, że inni dostrzegą Twoje niedoskonałości. Okej, anoreksja to choroba na całe życie, ale mówię teraz w kwestii kilku lat od wagi krytycznej. Mam nadzieję, że wyraziłam się jasno i wiesz, o co mi chodzi. Anoreksja niesie za sobą ogromny smutek, żal, depresję, z którą należy walczyć latami. W końcu jesteś zagubiony w swoim ciele, w swoim umyśle, w swojej duszy i w swoim świecie. Nie wiesz, jak to będzie dalej, nie wiesz, gdzie pójść dalej. I potrzebna jest długa walka, duża siła, duża walka, aby z tego wszystkiego wyjść. Jeśli chodzi o bezpośrednio o mnie, to po anoreksji popadłam w bulimię. Cierpiałam na kompulsywne objadanie się. Było to też bardzo ciężkie i próbowałam się pozbyć z tego jedzenia, które pochłonęłam tabletkami na oczyszczenie. Były to tabletki marki Bisakodyl i Xelna Extra. Więc jeśli zauważysz to u kogoś ze swoich bliskich, to nie wiem, może z nim porozmawiaj, zapytaj się po prostu, czy po prostu używa tego, bo potrzebuje, czy jest coś na rzeczy. Okej, nie chcę robić tu żadnej reklamy, tylko chciałam po prostu ułatwić sprawę. No i to kompulsywne objadanie się doprowadziło mnie do jeszcze gorszej pułapki, że tak powiem. Wiesz, izolowałam się od innych, brzydziłam się ze swojego ciała, nie potrafiłam spojrzeć w lustro, gdyż czułam obrzydzenie, bałam się dotyku innej osoby, bałam się bliskości, bo bałam się, że ktoś poczuje mój tłuszcz, ktoś poczuje moją niedoskonałość, powie mi, że jestem tłusta, że jestem niedoskonała. Nie chciałam dopuścić nikogo, aby poczuł moje ciało. Jeśli chodzi o samo branie tabletek, wiesz, sądzę, znaczy w moim mniemaniu była to już bulimia,
jak teraz na to patrzę. Już próbowałam też wymiotować, ale niestety nie, znaczy niestety, nie mogłam do tego dopuścić. Jakoś mój organizm nie pozwalał mi na wymioty, więc ta bulimia jakby szła drugą stroną. Przepraszam za wyrażenie, ale to jest chyba najbardziej adekwatne. Po prostu oczyszczałam się, że tak powiem, tymi tabletkami. I doprowadziło to do tego, że do dzisiaj mam straszne problemy z układem pokarmowym, leczę się już od kilku lat. Nie mogę jeść wielu produktów. W 2014 roku byłam hospitalizowana, podejrzewali mi stwardnienie rozsiane, gdyż mam zmiany w mózgu demielinizacyjne, które wskazują na stwardnienie rozsiane, jednak w moim przypadku okazało się, że wszystko poszło od jelit, że po prostu byłam uczulona na wiele produktów. Uczulona, nie tolerowałam po prostu. Nie będę się tu rozdrabniała, gdyż nie znam dokładnie tych terminów jeszcze, ale po prostu po zjedzeniu niektórych produktów miałam straszne objawy typu bóle nóg, reumatoidalne zapalenie stawów, zaburzenia widzenia, bóle głowy, czułam jakby ktoś mi bił po głowie jakimś metalowym drążkiem. Więc było to naprawdę straszne dla mnie, dużo mi to strachu napędziło, jednak to nie wszystko. Wiesz, ja wyszłam z anoreksji dosyć wcześnie, dosyć szybko mi to, zajęło mi to tak w pełni około 4 lata. Jeśli chodzi o anoreksję i bulimię, ale miałam już takie objawy. Jeśli chodzi o sam układ pokarmowy, to po zjedzeniu wielu produktów takich jak zboża zawierające gluten, wiem, że teraz wiele osób pomyśli, o gluten, moda jest na niejedzenie glutenu, mnie naprawdę mi to szkodzi i po zjedzeniu czegoś takiego mam bóle w całym ciele, mdłości, kręci mi się w głowie, mam czarno przed oczami, mam biegunki, wzdęcia, zaparcie. Przepraszam, że ci o tym mówię, ale chcę być szczera. To samo po zjedzeniu mleka, jajek, po zjedzeniu nadmiernej ilości cukru, roślin strączkowych. Okej, następna sprawa. Po anoreksji byłam niepłodna. Byłam bezpłodna, ginekolog mi to potwierdził. Wypływał mi pokarm z piersi, miałam tak zaburzone hormony, że wypływał mi pokarm, mimo że miałam 15 lat, nie byłam w ciąży. Po prostu miałam zaburzoną prolaktynę. Co jeszcze? Myszek na całym ciele, brak miesiączki. Miesiączka mi na szczęście wróciła po kilku miesiącach, po odzyskaniu normalnej wagi. Jednak kilka miesięcy potem dalej byłam uważana przez lekarzy za bezpłodną i musiałam brać tabletki hormonalne, jednak na szczęście to wszystko się uregulowało. Przepraszam na chwilkę. Jestem z powrotem. Tak. To w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o te objawy fizyczne. A jeśli chodzi o objawy psychiczne, to w zasadzie już większość rzeczy jest za mną. Chodziło głównie o to, aby nauczyć się na nowo tej spontaniczności, jeśli chodzi o jedzenie, spożywanie posiłków i aby pozbyć się tego obsesyjnego myślenia o jedzeniu. Na końcu filmiku będziesz miał spis objawów, skutków anoreksji pod względem fizycznym, fizycznych skutków anoreksji, do czego prowadzi. Wiele dziewcząt też choruje na osteoporozę. Sama widziałam kiedyś koleżankę, którą znałam z blogu Motylków, która wylądowała na wózku inwalidzkim już w młodym wieku, była w wieku około 20 lat. No i można w zasadzie w najgorszym przypadku doprowadzić się do śmierci, jak zrobiła to pani Izabel Caro, którą oczywiście bardzo podziwiam, bardzo szanuję za to, że odważyła się pokazać swoje ciało, mimo że było to dla niej piekielnie ciężkie i chciała zostać przestrogą dla innych.
Także mam nadzieję, że do czegoś Ci się to przydało. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę napisz je w komentarzu, odpowiem Ci na nie bardzo chętnie. No a co, ja na dzisiaj żegnam się z Wami, a od przyszłego filmiku już zacznę opowiadać Wam, jak to było z wygraniem, z anoreksją, w jaki sposób najlepiej się z tym uporać i jak pomóc swoim najbliższym.